dobry, nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele, albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl Łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościem jest profesor Maciej Jakobi, sinolog, kierownik zakładu studiów azjatyckich na Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W tym miesiącu na rynek pracy w Chinach wejdzie 11 milionów 600 tysięcy absolwentów wyższych uczelni w Chinach. To jest rekordowa liczba, jeszcze nigdy tak wielu nie kończyło uczelni wyższych. To jest w ogóle o 820 tysięcy więcej niż w zeszłym roku, więc widać ten postępujący wzrost. Natomiast wejdą na rynek, który jest wyjątkowo trudny. W zeszłym miesiącu Narodowe Biuro Statystyczne opublikowało dane, z których wynika, że w kwietniu, no bo w maju opublikowali za kwiecień, bezrobocie w grupie 16-25 wynosiło 20%, jest najwyższe w historii. A jeżeli porównamy je do ludzi starszych, niż ta grupa, to to bezrobocie wynosi zaledwie 4%, czyli pięciokrotnie mniej, niemal pięciokrotnie mniej. Zacznijmy od tego, dlaczego tak wielu młodych Chińczyków nie może dziś znaleźć pracy i dlaczego wśród nich przede wszystkim ta grupa absolwentów wyższych uczelni jest uznawana za tę znajdującą się w najgorszej sytuacji życiowej. No właśnie, tutaj kilka czynników odgrywa rolę. Pierwszy czynnik jest taki, że edukacja w ogóle tradycyjnie w Chinach była postrzegana jako prawdziwa, najlepsza droga do kariery. I dlatego, kiedy uczelnie wyższe zaczęły się w Chinach bardzo dynamicznie rozwijać. Przypomnijmy, że tak naprawdę ten rozwój zaczął się pod sam koniec lat 70., tak naprawdę w połowie lat 80. dopiero uczelnie zaczęły nabierać rozpędu, a od początku lat 90. mamy do czynienia z pierwszymi programami takiego umiędzynarodowienia uczelni wyższych. To jest powiedzmy 92 rok, czyli możemy powiedzieć, że ta historia jest krótka, ale bardzo intensywna. Uczelni w Chinach jest ponad 3000, szkolą gigantyczną pulę młodych osób. Czyli mamy aspiracje w społeczeństwie, aspiracje do tego, żeby każdy syn, każda córka skończyły uczelnię wyższą. Jest bardzo szeroka rozpiętość, jeśli chodzi o poziom nauczania. Czyli mamy uczelnie, które naprawdę są w elicie światowej takie jak nie wiem Uniwersytet Pekiński, Tsinghua, Uniwersytet Fudan i tak dalej i tak dalej. To powiedzmy jest kilkanaście takich uczelni i mamy uczelnie bardzo, bardzo niskie, o bardzo niskim poziomie. Mamy dwie ścieżki. Mamy ścieżkę takiej prawdziwej edukacji wyższej dla osób, które dobrze zdały egzamin naturalny KOK i mamy ścieżkę taką wyższą zawodową dla innych osób. Czyli możemy powiedzieć, że to jest system, który może ściągnąć bardzo dużą liczbę młodych osób. Mhm. Pytanie jest takie, czy te osoby znajdą pracę, która odpowiada ich aspiracjom po uczelni wyższej. I odpowiedź jest właśnie taka, że nie. To znaczy, mamy bardzo duży odsetek młodych ludzi, którzy kończą uczelnię, mają aspiracje, żeby pracować w dużych firmach, żeby pracować nie fizycznie, tylko umysłowo, żeby pracować w największych miastach oczywiście, Pekin, Szanghaj, Szengen, Kanton itd., itd. Natomiast. Tej pracy dla tych ludzi nie ma dużo. Jest jej bardzo dużo dla robotników i brakuje siły roboczej. Czyli mamy taki paradoks, gdzie ta siła robocza powinna być przesuwana w kierunku bardziej, można powiedzieć, wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych, ale mamy dużo więcej osób, które chcą pracować umysłowo w wielkich miastach, i dlatego mamy ogromne bezrobocie w tej części osób, przede wszystkim po edukacji wyższej. I to jest jeden z czynników, ale to nie jest jedyny, dlatego że mamy kolejny czynnik, czyli bardzo gwałtowna urbanizacja Chin w ostatnich kilkudziesięciu latach, czyli polityka chińska, która najpierw była taka, żeby jakoś równoważyć ten rozwój metropolii i raczej starać się rozwijać wieś, rozwijać tereny zachodnich Chin. Potem zmiana polityki na taką politykę, żeby budować gigantyczne właściwie metropolie, które są zespołem wielu wielkich miast, biednym, miast tak. Tak, czyli uh -huh. mamy te dwa projekty największe, czyli derta Rzeki Perłowej na samym południu, Jin Jin Ji, mega metropolie w prowincji Hebei, czyli to jest Pekin, Tianjin i osiem innych miast razem. I to są takie gigantyczne projekty, które mają zasysać ludzi i mają stanowić jak gdyby pełną ofertę produkcyjną, od projektowania, przez przygotowanie, przez produkcję, przez montaż, przez sprzedaż i też konsumpcję częściową, czyli mają być jak gdyby takie wsobne. Czyli na świecie mamy centrum finansowe, mamy centrum produkcyjne. Różne wielkie miasta specjalizują się w innych rzeczach. W Chinach pomysł jest, wydaje mi się, że w ogóle bardzo ciekawy, żeby te megapolie były tak ogromne i tak nawzajem komplementarne, żeby to one stanowiły centrum wszystkiego, czyli jeżeli mówimy o Delcie Rzeki Prołowej, no to Hongkong, czyli centrum powiedzmy finansowo-bankowe, Kanton, czy nie wiem, Dunguan, czy Fłoszan znane z produkcji w przemysłu motoryzacyjnym, Macau, który jest turystycznym centrum, to wszystko ma jak gdyby razem działać i siła robocza ma się przenosić w miarę potrzeb z jednego miasta do drugiego, również na poziomie takim codziennym, to znaczy szybkie koleje powodują, że teraz z jednego miasta do drugiego się jedzie 20 minut, więc Aha. to gdyby, nie jest problem. I tak dalej, i tak dalej. Czyli zmienia się cała ta infrastruktura, miasta się robią jeszcze, jeszcze większe i znowu mamy ten problem, o którym powiedziałem wcześniej, czyli ludzie migrują do miast, w mieście szukają pracy i ona jest, ale być może nie taka, jak oni jej chcą. I kolejna rzecz, która wydaje mi się takim czynnikiem ważnym, to jest kwestia pandemii, znaczy popandemicznej, i w ogóle polityki dotyczące różnych sektorów, dlatego że jeżeli przypomnimy sobie dwa lata temu, wielkie uderzenie czy zniszczenie dwóch bardzo ważnych sektorów dla również młodych ludzi, czyli jeden kompletne zniszczenie sektora prywatnej edukacji, po prostu z dnia na dzień przestał istnieć. Tam pracowało bardzo dużo młodych ludzi, którzy na przykład uczyli w szkołach wieczorowych dzieci, nie wiem, angielskiego, matematyki i, tak dalej, i tak dalej, też do tych egzaminów, tak. o których pan wspominał. Tak, i to było tak, że rodzice wiedzieli, że posyłają dzieci do szkoły, ale żeby dzieci sobie lepiej poradziły i tak muszą zapłacić za prywatną edukację wieczorową i dzieci chodziły wieczorami do szkół. Partia zdecydowała, że po pierwsze są dzieci przemęczone, po drugie sektor prywatny jest za silny, za duży. Wysysa pieniądze z rodziców, rodzice nie chcą rodzić dzieci, bo nie mają pieniędzy, i tak dalej, tak dalej, więc z różnych powodów ten sektor został po prostu ustawą jedną, zniszczony i po prostu on już nie istnieje. Czy dodajmy jeszcze tylko na marginesie, że to też uderzyło w prywatne przedszkola, które do tej pory po prostu wypełniały bardzo silnie lukę na rynku chińskim, a w tej chwili przestały istnieć, i to powoduje, że mimo że tych dzieci jest w Chinach znacznie mniej niż chciałaby władza, to i tak tych dzieci nie za bardzo często jest gdzie umieścić. Tak, i cała edukacja na przykład językowa, która no wydawałoby się, że może dziwić, że w tak jakim kraju po prostu nie może być teraz szkoły prywatnej językowej. Czyli to było takie uderzenie tak naprawdę potrójne. Natomiast drugi element, który być może w tej rozmowie jest bardziej interesujący, to jest sektor gier wideo. To znaczy, on nie został zniszczony całkowicie. Natomiast Polityka aparatu była taka, żeby przenieść przede wszystkim fundusze z rozwoju software'owych różnych rzeczy, czyli aplikacji itd., itd., na hardware, czyli to, na czym partii najbardziej zależy. Półprzewodniki, generalnie rozwój infrastruktury wysokich technologii. I to spowodowało, że ludzie stracili. Teraz nie przywołam tych liczb, ale co najmniej kilkaset tysięcy osób po prostu z dnia na dzień straciło pracę. I to są takie zawirowania rynkowe, które wpływają również na możliwości aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Zaraz wrócimy do samych młodych ludzi i do też ich stanu ducha, tak to chyba należy nazwać, bo to jest bardzo ciekawy element, ale chciałbym na chwilę się zatrzymać przy najważniejszym człowieku w Chinach, przy Xi Jinpingu, który odpowiada na te problemy młodzieży. A mianowicie mówi, żeby oni wybrali się na wieś. Pan wcześniej mówił o tej urbanizacji. Warto zaznaczyć, jak ona wygląda w praktyce. 2011 rok to był pierwszy moment w historii Chin, kiedy więcej osób zaczęło mieszkać w miastach niż na wsi. Statystyki za zeszły rok pokazują, że to jest w tej chwili mniej więcej 920 milionów mieszka w miastach, a 490 milionów mieszka na wsi, więc prawie dwukrotna różnica. Odrobina brakuje. Natomiast Xi Jinping od jesieni zeszłego roku, no w zasadzie dłużej, ale od jesieni znacznie częściej o tym mówi. W maju też na Dzień Młodzieży, który przypada 4 maja w Chinach, on dał duży wywiad w gazecie, gdzie mówił, że ci, którzy wybiorą. Ja to tłumaczę bardzo. Ja, tak, tłumaczę ja to z angielskiego. Czytałem to po chińsku, także mam nawet dwa cytaty, które mogę przywołać. Pewnie to mnie w takim razie przywoła, bo ono, ono sprowadzi do tej następnej części rozmowy. Ja tylko zrobię wprowadzenie, że on mówi, żeby młodzi pojechali na wieś, co jest oczywiście też jego doświadczeniem z własnej młodości. Niech pan o tym trochę opowie, zanim dojdziemy do tego jego cytatu. Opowieść o Xi Jinpingu to jest w ogóle bardzo ciekawy człowiek. Uh -huh. I bardzo ciekawa jest dyskusja, na ile on tworzy pewne rzeczy, a na ile on jest produktem partii. Tak. Bo on wydaje się osobą, która naprawdę szczerze wierzy w partię, którą identyfikuje z państwem i z narodem. Czyli po prostu nie ma Chin bez Komunistycznej Partii Chin i nie ma narodu bez Komunistycznej Partii Chin. Komunistyczna Partia Chin to jest państwo, to jest naród, to jest przyszłość. Także on uważa, że uzdrowienie partii czy rozwój partii, czy wzmocnienie partii jest jedyną drogą rozwoju Chin. Dlaczego mówię o uzdrowieniu? Dlatego, że Xi Jinping wszedł na taką arenę polityczną jako przewodniczący partii w momencie, kiedy Chiny oczywiście gospodarczo radziły sobie świetnie. Natomiast partia borykała się z takim problemem tego pędu ku pieniądzom, który powodował już tak straszliwą korupcję, że były takie czynniki w partii, które bały się po prostu, że to spowoduje jakieś wewnętrzne rozłamy. I jedna z takich, nie wiem, czy można powiedzieć, teorii mówi o tym, że Xi Jinping był bardzo świadomie wybrany jako człowiek, który był bardzo mocny ideologicznie, który mógł przywrócić partii taką spójność. To pewnie jest do dyskusji, na ile to było tak, że partia w swojej niezgłębionej mądrości wybrała tego jednego człowieka, który był uh -huh. w stanie ją zdrowić, a na ile po prostu wybrała człowieka, który no, wydawał się po prostu w miarę bezpieczny, bo na początku nikt nie przeczuwał, że siedzimy będzie tak silnym liderem i tak, można powiedzieć, nie znoszącym głosu sprzeciwu. I na ile po prostu on został wybrany jako taki człowiek miarnie szkodliwy na początku, a potem się okazało, że jednak on realizuje swoją niezwykle mocną agendę. Więc tutaj pewnie nie rozstrzygniemy tego. Natomiast Cię jako człowiek, on w 1969 roku, mając 16 lat, został wysłany na wieś. Jego ojciec był bardzo ważnym politykiem partyjnym, miał pewne problemy jako członek tej frakcji reformatorskiej, bardziej zainteresowanej wdrażaniem pewnych elementów gospodarki rynkowej. No, i tutaj były te walki frakcyjne w Chinach dotyczące tego, na ile w ogóle można doprowadzić do tego, na ile partia powinna trzymać się tej doktryny, można powiedzieć, tradycyjnej, marksistowo-leninowskiej w wydaniu chińskim, czyli absolutnie brak zainteresowania wprowadzaniem reform gospodarczych. No, i Xi Jinping został zesłany na wieś gdzieś do prowincji Shanxi. To jest zachód, powiedzmy, północny zachód Chin. Prowincja szansy się kojarzy trochę z takim niekończącymi się lasami, brak deszczu, bardzo trudne warunki. I on uważał, przynajmniej w jego wypowiedziach, bardzo wyraźnie widać to, że on uważa, że to był okres absolutnie formatywny dla niego, że on poznał życie, że to było bardzo ciężkie życie. On w tym wywiadzie, o którym pan wspominał, mówi o tym, że on sam sobie tam szukał pracy i poprzez ciężkie życie on jak gdyby się realizował. To znaczy, on sam zadawał sobie. Zadania do zrobienia, mm -hmm. po to, żeby właśnie jak gdyby być silniejszym, wspanialszym, i tak dalej. I wydaje mi się, że jeżeli mamy takie podejście do historii, że jednak jednostki tą historię tworzą przynajmniej częściowo, no to można powiedzieć, że Xi Jinping chyba wierząc w to, że młody człowiek powinien wziąć na bary życie nie bać się wyzwań pracować ciężko. I poznać po chińsku to jest bardzo fajne takie powiedzenie, które wielokrotnie się w wypowiedziach Jinpinga pojawia. Bardzo takie popularne trzyku, czyli dosłownie jedzenie czegoś, co jest gorzkie, czyli właśnie przechodzenie przez trudy życia. Że dla niego to przechodzenie przez trudy życia jest czymś absolutnie koniecznym, żeby młody człowiek stał się silnym młodym człowiekiem. A kogo partia chce? Prawdziwych, człowieka. silnych, młodych ludzi, którzy nie boją się przyszłości, nie boją się wyzwań i po prostu biorą je, kolokwialnie mówiąc, na klatę. No tak, on w tym wywiadzie mówi to pięć razy w jednym tekście. Tak, on w ogóle ciągle wspomina to trzyku i wspomina ciągle ciężką pracę. Że mhm. właśnie przez pracę człowiek uczy się tego, kim jest naprawdę, jak ma służyć ojczyźnie, jak ma być pomocny dla innych. Miałbym to nazwać takim bardzo xix wiecznym pozytywistycznym podejściem. Nawet mi się to nie kojarzy tak bardzo z komunizmem, ale raczej z tym, że właśnie musi być okres formatywny, ten młody człowiek trzeba go wziąć z uczelni. Gdzieś tam wysłać właśnie do tej prowincji szansi, do chłopów, niech się uczy naprawdę, że może nie mieć wody czasami, że może spać bardzo krótko, że praca jest ciężka. On tam wspomina też o jakichś insektach, czyli insekty, brak snu, ciężka praca, brak jedzenia i że to wszystko powoduje, że człowiek staje się silniejszy i to mu pomaga na całe życie. W tym przemówieniu i tak zresztą w paru innych, silnie Pin też wspomina o tym, że bez tego trudno jest robić rzeczy wielkie. I wydaje mi się, że on tak myśli o sobie, że on jest w stanie robić rzeczy wielkie i być tym wielkim liderem drugiej potęgi ekonomicznej świata, dlatego właśnie, że przeszedł, przeszedł przez to wszystko. Dodajmy jeszcze mhm. tylko dla kontekstu, bo nie wiem, to chyba nie wybrzmiało, że to nie jest tak, że wysłał go ojciec na tą wieś, czy że on sam tam pojechał, żeby przechodzić przez te trudy, tylko on był częścią kilkunastu milionów młodych ludzi, którzy w ramach rewolucji kulturalnej zostali na tą wieś no, de facto zesłani przymusowo. Mhm. Tak? On pierwotnie nie chciał przecież tam wyjeżdżać. Tak, może dopowiem, że w ogóle taki pomysł żeby młodzi ludzie z uniwersytetów i z dużych miast jeździli na wieś i tam przez pewien czas pracowali, to jest pomysł jeszcze z lat 50. W powie lat 50. już nazywano po chińsku taką grupę ludzi Zhi czyli Zhi to jest wiedzący albo intelektualista, Qing, czyli młody człowiek, czyli młodzi intelektualiści. Na początku to były absolutne elity, bo uczelnie w latach 50., 60. do 66., kiedy zostały zamknięte, szkoliły bardzo małą pulę osób, ale Uważano, że te osoby muszą mieć takie doświadczenie, zresztą tak jak u nas w Polsce, za socjalizmu też przecież był to element powiedzmy, edukacji zawodowej młodych ludzi, byli zsyłani na wieś na jakiś czas, żeby tam poznać prawdziwe życie, uczyć się od może nie proletariatu, ale od chłopów właśnie tego życia i potem wracać i budować socjalizm. Natomiast w 1969 roku, właściwie pod koniec 1968. To zostało jeszcze wzmocnione, dlaczego? Dlatego, że Mao, który rozpętał rewolucję kulturalną, czyli można powiedzieć, absolutną histerię młodych ludzi, którzy po prostu niszczyli wszystko, bili wszystkich, szykanowali, ale przy okazji rozpanoszyli się po całym kraju, bo za darmo mogli jeździć koleją, jeździeli wszędzie, nic nie robili, nie było szkół, więc po prostu oni poza, nie wiem, maltretowaniem intelektualistów i jakichkolwiek tak zwanych wrodów ludu, jeszcze sobie zwiedzali Chiny. I generalnie całkiem przyjemnie im się żyło, bo mieli jak gdyby nieograniczoną władzę. Natomiast to by jednak dla partii było czymś bardzo niebezpiecznym. I w 68 roku już sam Mao stwierdził, że coś z tym trzeba zrobić. Więc wymyślili coś absolutnie genialnego, czyli wziąć tych wszystkich rozhisteryzowanych bachorów i wysłać ich w najgorsze po prostu zapadłe dziury na wsi, żeby tam pracowali, żeby ochłonęli trochę. I Xi Jinping, ja nie wiem na ile on brał udział w Czerwonej Gwardii, nie słyszałem o tym, Trochę za młody był, chyba, jeszcze o parę lat. Nie słyszałem, żeby w każdym razie miał na swoim koncie jakieś tego typu rzeczy, natomiast był w tym pokoleniu. I on po prostu został zasłany, tak jak zdecydowana większość młodych ludzi, i to były bardzo trudne warunki. Wielu z nich zmarło, tych właśnie członków Czerwonej Gwardii, na różne choroby, z przepracowania, niedożywienia itd., itd. I kiedy wracali potem już do miast, no to już byli troszeczkę innymi ludźmi, i można powiedzieć, że tą jedną decyzją partii, rozedrganie pokolenia całego młodych ludzi w Chine zostało definitywnie rozwiązane. To jeszcze, jeżeli ktoś to w ogóle interesuje, bardzo polecam podcast Ekonomista, który się nazywa The Prince, czyli książę z zeszłego roku, doskonała produkcja opowiadająca właśnie o tym życiu Xi Jinpinga, między innymi w detalach też o tym, co on przychodził tam na wsi, ale w ogóle cała ta opowieść o jego życiu jest fascynująca jego związki z pewną rodziną rolniczą z Ohio to, to jest naprawdę świetne słuchowisko. Tak, Natomiast ja, ja tam jeżeli mogę dodać hmm? świetny podcast, który potem się przerodził w cały podcast Ekonomista Drum Drum Tower O, Chinach. tak. Dokładnie. Też uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł wiedzy o tym co się dzieje w Finach. Świetna dobra para dziennikarzy. Chociaż bez możliwości wjazdu do Chin, bo to no jest No nie no, też... jeden... On jest, ale ona nie jest. Tak. Ona ma w dalszym ciągu zakaz. Ona na Tajwanie siedzi. W każdym razie, odchodząc od samego przywódcy chińskiego, chciałbym wrócić do młodych ludzi, a mianowicie, czy ich da się zmusić bądź zachęcić do wyjazdu na wieś? Dlatego, że na przykład w Henanie ogłoszono, że co najmniej 30 tysięcy młodych ludzi zostanie wysłanych na wieś właśnie absolwentów do 2025 roku, co zostało w mediach społecznościowych chińskich wyśmiane, skrytykowane i tak dalej. Ale jest też taki trend pokazywania Chin w mediach społecznościowych, tak? jak wiemy nasz TikTok, Chiński. tak, wsi chińskiej konkretnie, życia rolników i tak dalej. W mediach społecznościowych chińskich jest mnóstwo kanałów, które to pokazują. to nie tylko w chińskich, tak? Bo też na YouTubie jest Lisiki, no, vlogerka, która od roku ma przerwę, bo się pokłóciła o sprawy finansowe ze swoją firmą. To jest jakby osobna historia, natomiast to jest najpopularniejszy kanał chińskojęzyczny na YouTubie. Ponad 17 milionów obserwujących i ona pokazuje to życie w Syczuanie, konkretnie rzecz biorąc, na prowincji, we wsi swojej babci, z takiej perspektywy bardzo atrakcyjnej. No, mnóstwo ludzi po prostu się zachwyca tym, jak można na tej wsi żyć. Jest też firma, która się nazywa Kuaishou która robi taką aplikację do edycji wideo, żeby ułatwiać właśnie młodym ludziom wrzucanie czegoś, czy to na Instagram, czy to na YouTube, czy to właśnie na TikTok, który oczywiście w Chinach się nazywa inaczej, no ale nie wchodząc w szczegóły, oni twierdzą, że w zeszłym roku przeprowadzili milion szkoleń dla ludzi właśnie ze wsi, jak lepiej pokazywać, jak lepiej edytować różnego rodzaju nagrania, pokazujące właśnie wiejskie życie i tak Też czytałem, że chińskie media państwowe bardzo mocno promują te kanały, ale czy to w ogóle może zachęcić młodych ludzi, którzy mają 25-26 lat, do wyjazdu w te regiony, o których Pan wcześniej mówił, czy to jest wszystko absolutnie działalność niemająca przełożenia na ich życie i wybory życiowe? No tutaj też wydaje mi się, że mamy całą grupę tematów. Pierwszy temat jest taki, czy taka polityka zsyłania masowo młodych ludzi na wieś może w dzisiejszych Chinach działać. Moim zdaniem absolutnie nie. To znaczy, coś takiego, żeby mówić ludziom po uczelni, a teraz na dwa lata jedziesz do prowincji Shanxi i będziesz jadł les przez następne dwa lata i spał pięć godzin dziennie i nie mył się przez rok. To jest nie do zrobienia. To już nie jest ten kraj. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik. To znaczy tak. W przemówieniu Xi Jinpinga tam było bardzo jasno po chińsku i to moim zdaniem nie zostało oddane w mediach angielskojęzycznych. To, że on przede wszystkim mówił o tym, że doświadczenie formatywne dotyczy, on to po chińsku nazywał chyba 年轻干部, czyli młodych działaczy partyjnych. Że jemu chodziło o tych ludzi, nie żeby wszyscy młodzi ludzie jechali teraz na wieś, tylko że jeżeli ktoś chce być działaczem partyjnym i chce zrobić wielkie rzeczy w życiu, to musi mieć to doświadczenie. Więc ja nie wiem, czy w samym myśleniu Xi Jinpinga było to, żeby na przykład przeciwdziałać bezrobociu zsyłaniem ludzi na wieś. Moim zdaniem nie, nie chodziło o to. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, troszeczkę w drugą stronę tej narracji, którą teraz przekazałem. To jest taki czynnik, że młodzi ludzie, i pewnie o tym jeszcze powiemy, ale ponieważ bardzo trudno im jest poradzić sobie w dużych miastach, próbują znaleźć jakieś alternatywy. No jedną alternatywą jest rzeczywiście pojechanie na wieś, ale nie jako rodzaj syłki, tylko tak jak wspominał pan o tej blogerce czy wideoblogerce, czyli na wieś do swojej rodziny. Ponieważ ogromna migracja ze wsi do miast była, no to jest teraz pytanie, czy ten młody człowiek, który nie może się utrzymać w mieście, czy nie lepiej by mu się żyło jednak w swoich rodzinnych stronach? Do tego bym dołożył jeszcze jeden czynnik, czynnik ekologiczny. To znaczy tak, Chiny są bardzo zanieczyszczonym państwem, Oczywiście bardzo się poprawiło w ostatnich latach, i to, jakby nie krytykować Chin, no to moim zdaniem bylibyśmy absolutnie nie fair, gdybyśmy nie powiedzieli o tym, że diametralnie się sytuacja zmieniła, jeśli chodzi o czystość powietrza, na przykład, w ogóle politykę i tak dalej. Czyli ten najczarniejszy okres, tam rok 2015 16 kiedy po prostu wychodziło się na dwór i się wdychało po prostu tyle świństwa, że nawet Katmandu się chowa, nie mówiąc o Krakowie. To teraz jest zupełnie odwrotnie, mhm. ale wtedy uruchomiło to pewien taki trend, ale to był trend wśród ludzi raczej bogatych, żeby po pierwsze, Mieć coś, co my w Polsce znamy świetnie, działki, tak zwane. W Chinach zaczęto myśleć o tak zwanych działkach, czyli tak. mieć jakiś kawałek ziemi gdzieś na przykład pod Pekinem i tam samemu uprawiać warzywa dla siebie. Ale również taki trend, który trochę był w Japonii, ale bardzo jest silny w Korei teraz. Czyli ludzie, którzy mają dużo już w miarę pieniędzy, decydują się świadomie na wyjazd z miasta na wieś. Po pierwsze, dlatego, że mogą pracować online, a po drugie, dlatego, że robią to dla zdrowia i tam kupują jakieś, nie wiem, rudery, odnawiają je, i tam sobie żyją w takim życiu półrolniczym, pół powiedzmy aktywnym, zawodowo online. I to też jest trend w Chinach, ale on dotyczy raczej przedstawicieli klasy średniej. Czyli nie tych ludzi, o których teraz mówimy, młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia i, i mają problem ze sobą. Więc wydaje mi się, że tak reasumując, że nie będzie jakichś wielkich ruchów młodych ludzi na wieś na stałe. Być może trochę młodych ludzi zdecyduje się na powrót do swoich rodzinnych stron i tam próbę jakąś znalezienia sobie nowego pomysłu na życie. Ale jeśli chodzi o te wideo, to jest jeszcze jeden czynnik, taki, że Chiny, które są bardzo nierównym państwem, jeśli chodzi o rozwój. Czyli mamy różnicę pomiędzy wschodem a zachodem. Bogaty no. wschód, bogate wybrzeże, bardzo biedny, zacofany zachód, interior tak zwany. Również mamy oczywiście ogromne nierówności miasto-wieś. Ale to, co bardzo zmienił internet i pandemia tutaj pomogło, to było to, że ludzie na wsi nauczyli się sprzedawać różne produkty przez internet, których dawniej nie mogli sprzedać. I to jest w ogóle cała nazwa po chińsku. Mówi się o wsiach taobao. Taobao to jest jeden z portali takich sprzedażowych chińskich, bardzo popularnych. Bardzo dalekie wsie, gdzie po prostu była bieda, aż piszczy i nic, po prostu nie było żadnych możliwości rozwoju. I ci ludzie nauczyli się korzystać z Taobao i zaczęli sprzedawać w internecie na przykład, nie wiem produkty rolne albo jakieś nie wiem torebki zrobione z tradycyjnych materiałów, tego typu różne rzeczy. I w ogóle moda. Eko w Chinach też można powiedzieć, że jest na fali, więc ludzie chcą, szczególnie bogaci ludzie z miast, chcą kupować tego typu rzeczy. I nagle się okazało, że można żyć na wsi gdzieś daleko, gdzie jeszcze 10 lat temu po prostu nie było co jeść. I można tam zarabiać całkiem niezłe pieniądze, sprzedając lokalne produkty przez Taobao albo przez inne platformy, właśnie bogatym ludziom z miasta. Więc to jest kolejny pomysł dla młodych ludzi, że jeżeli rzeczywiście nie mają dla siebie przyszłości, a na przykład pochodzą z takiej wsi, to mogą rzeczywiście tam wrócić i mając jakąś taką żyłkę biznesową, a może warto zaznaczyć, że większość Chińczyków zdecydowanie ją ma, bo to jest naród po prostu świetnych handlarzy, sprzedawców i biznesmenów to po prostu mogą w ten sposób żyć. Więc to jest jakiś po prostu alternatywny sposób na siebie. Zostańmy więc przy tych, którzy jednak nie chcą wyjechać na wieś. I szukają do siebie jakiegoś pomysłu na miejscu, nie mając oczywiście pracy, nie mając za bardzo perspektyw. W 2021 roku jedno z dziesięciu najbardziej trendujących haseł w chińskim internecie to było tangping. Nie wiem, czy wymawiam to dobrze. Tak, tangping. <laughs> tangping. I w dalszym ciągu popularność rośnie. Tak? To jest coś, o czym szczególnie też w tym miesiącu, zresztą, kiedy ci absolwenci kończą już te uczelnie wyższe, coraz częściej się o tym mówi. Co to oznacza i też czego jest odzwierciedleniem w takiej szerszej dyskusji wśród młodych, wśród najmłodszych po prostu Chińczyków, wśród tego pokolenia, które wchodzi teraz w dorosłość. No to właściwie dwa takie pojęcia bardzo blisko siebie i one używane były często w tym samym kontekście. Tang, czyli dosłownie leżenie płasko. Tang to jest leżeć, ping, płasko. Bardzo proste pojęcie. A drugie pojęcie bailan, czyli to trudniej trochę przetłumaczyć, czyli właściwie poddanie się. To wywodzi się z gier wideo, kiedy jak już ktoś przegrywał i wiedział, że przegra, no to jak gdyby walkowerem oddawał, bo uważał, że nie ma sensu dalej walczyć. I te dwa pojęcia zyskały na popularności. Tamping przede wszystkim, to z tego co pamiętam, był człowiek, który został wyrzucony z pracy, nie miał co zrobić z sobą, i wsiadł na rower i sobie przejeździł pół Chin. I generalnie powiedział, że to teraz będzie po prostu leżał płasko. I to bardzo się spodobało. Ludzie zaczęli właśnie to naśladować i robić jakieś śmieszne foty, i bardzo to zaniepokoiło partię, dlatego że to jest odwrotność tego, co chce Xi Jinping wpoić młodym ludziom. Czyli tamping jest symbolem pogodzenia się z tym, że nie uda nam się w życiu, więc tak naprawdę można się zrelaksować, nic nie robić, wyjść z tego wyścigu szczurów i powiedzieć sobie, ok, ja przegrałem, jestem w grupie ludzi przegranych i co z tego? I to jest jak gdyby coś, co stało się rzeczywiście bardzo niepokojące w tym dyskursie takim pozytywistycznym partii, że walczyć, ciężko pracować, o lepsze jutro. Do tego doszła przecież ta wielka rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, który w Chinach została przekuta na takie hasła właśnie nowy długi marsz, mamy wroga, który chce nas zniszczyć, my będziemy ciężko walczyć, nie damy się, Chiny będą wielkie. No i nagle młodzi ludzie mówią, a ja się w to nie bawię, ja będę sobie teraz leżał na wzrak i patrzył w gwiazdy. I to można powiedzieć, że to jest cichy protest, nie tylko przeciwko polityce partii, ale również przeciwko przede wszystkim temu wyścigowi szczurów. Bo trzeba powiedzieć, że w Chinach jest gigantyczna konkurencja. I ona jest od przedszkola i trwa do momentu aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Na wszystkich polach i wszystkich osób dotyczy. Natomiast, ponieważ niezwykle ważne są znajomości i układy, bardzo wielu młodych ludzi, których ich nie ma wie, że nawet jeżeli skończy Uniwersytet Pekinński czy Uniwersytet Tsinghua to i takim to nie pomoże, bo po prostu nie mają tych układów, więc nie znajdą dobrej pracy. I bardzo często ta frustracja jest w wąskiej grupie tych ludzi, którzy powinni naprawdę czuć się, że mają największe możliwości, dlatego, że mają ogromny ciężar wielkich oczekiwań rodziny, wielkich oczekiwań społecznych, że skończyli świetne uczelnie, mieszkają w jednym z największych miast i nagle okazuje się, że jednak się na ten rynek nie mogą wbić. I to Bajlan jest jeszcze gorszy niż Tamping, bo Bajlan to bardziej się kojarzy nawet nie z leżeniem i patrzeniem w gwiazdy, skądinąd romantycznym, no tak. ale bardziej się kojarzy z zamknięciem się w pokoju, graniem w gry wideo i mówieniem rodzicom, którzy pukają do drzwi, słuchaj, zrób coś z sobą synku, mówieniem im brzydko, idźcie sobie stąd. I to trochę mi przypomina japońskie komori. Czyli tą chorobę psychiczną młodych, głównie mężczyzn, którzy zamykali się i nadal się zamykają w pokojach, nie wychodzą na przykład z nich kilka lat i są żywieni przez rodziców, bo po prostu nie są gotowi, żeby stawić czoła społeczeństwu. I trochę wydaje mi się, że w tym kierunku część młodych ludzi w Chinach idzie. Za sekundę jeszcze do nich wrócimy, ale chciałem jeszcze jeden wątek, bo kilka razy podczas rozmowy pan wspominał takie pozytywistyczne nastawienie Xi Jinpinga, czy w ogóle Pierchuszki partyjnej. No więc jest Liu Xun, który był takim pozytywistycznym, powiedzmy chińskim odpowiednikiem, wielkim pisarzem. Wielkim tak. pisarzem. Wielkim do dziś, tak, bo on jest bardzo silnie uczony w chińskich szkołach, ze względu na to, że on bardzo silnie krytykował ten z początku XX wieku układ państwowy, który istniał. Czyli w zasadzie układy społeczne i też. Tradycyjne Chiny. Tołzeństwo tradycyjne tradycyjnych Chin. Mhm. Natomiast ma takie krótkie opowiadanie, którego bohater to jest Kong IG. Kung Iji. Czy mógłby wam krótko przypomnieć jego historię, żeby nasi słuchacze się orientowali o co w ogóle chodzi z tą fabułą? Tak, znaczy Kung Iji na szczęście to jest bardzo krótkie odpowiadanie, można je przeczytać chyba w 10 minut. Ono zostało przetłumaczone parę lat temu przez dr Katarzynę Sarek, także jest po polsku dostępne i to jest proste opowiadanie, które mówi o człowieku dobrze wykształconym, więc to należy w naszej rozmowie podkreślić, który ubiera się w stroje właśnie elit intelektualnych chińskich, takie natomiast długie... jest. Długą szatę. Tak, tak. Natomiast jest bardzo, bardzo biedny. I on pojawia się w knajpie i zamawia tam sobie jakąś czarkę alkoholu. I generalnie wszyscy wiedzą, że on jest straszliwie biedny i pije na krechę, tak zwaną, ale on się nosi jako, no można powiedzieć, członek elit. I on jest przez to śmieszny, dlatego że ludzie mówią: no przecież jesteś biedny jak my, nie masz pracy i jesteś nikim. A wynosisz się jako nie wiadomo kto. Natomiast on cały czas ma przeświadczenie, że to są jakieś chwilowe trudności, i on zaraz będzie miał wspaniałą pracę. I w tym krótkim opowiadaniu tam parę razy on się pojawia w tej knajpie i za każdym razem jest coraz gorzej, i na koniec już bo on prawdopodobnie też kradnie po to żeby się utrzymać, przy życiu ktoś go tam bije. W pewnym momencie w ostatnim chyba odsłonie się pojawia jako invalida, już nie może iść, tylko gdzieś się tam na rękach wspierając czołga do tego baru i na krechę tam zamawia ostatni alkohol i potem już go nigdy nikt nie widzi, czyli w domyśle już zmarł gdzieś tam pewnie na ulicy tak, z głodu i z biedy. Narratorem jest Karczmarz, on wspomina tę sytuację stąd tak. z grubsza wiadomo, tylko ta historia się tam w pewnym momencie urywa. Tak, chodzi o to, że jest to człowiek, który ma wielkie aspiracje Właściwie jest wykształcony jako członek elit, no ale mu nie wychodzi i po prostu stacza się na dno absolutne i kompletne. Nie przypadkowo to wspominam, bo w tym roku jest wysyp memów z tym bohaterem i one są podawane w taki właśnie sposób krytyczny wobec władzy. I ta sytuacja jest bardzo porównywana do obecnej sytuacji absolwentów wyższych uczelni. Władza ma z nim chyba problem, bo ze względu na status tego pisarza nie mogą go po prostu ukryć, nie mogą go wykasować, tak? Nie mogą go po prostu ocenzurować najzwyczajniej w świecie. Natomiast czy to jest? Pana zdaniem, dowód na jakąś rosnącą rebelię wśród młodych? Pytam też dlatego, bo wspominał pan wcześniej o rodzicach i ten model, który był przez lata w chińskich rodzinach promowany czyli, że pójdziesz na uczelnię, zacisniesz zęby, nauczysz się, ale później zrobisz wielką karierę on działał w poprzednich pokoleniach. To jest pierwsze pokolenie, które będzie żyło gorzej niż żyją ich rodzice, i wszystkie statystyki na to wskazują. Mnie się to kojarzy trochę z Europą, z moim pokoleniem, bo to też tak było, że my byliśmy tym pierwszym, które powtórzyło jakiś tam model swoich rodziców, i okazało się, że on jednak już nie zadziała i trzeba szukać na własną rękę gdzieś indziej. Ale pytam też dlatego, bo mieliśmy te wielkie protesty antykowidowe w Chinach w zeszłym roku. I one były o tyle wyjątkowe, że w związku z tym władze wycofały się z dopiero co podjętych decyzji. W tych protestach taką dużą siłą napędową byli właśnie młodzi. Czy. Sądzi pan, albo może to za wcześnie, żeby stawiać już takie diagnozy, ale czy to ogromne pokolenie, kilkunastu milionów ludzi, którzy mają przetrącone te swoje marzenia, tu się trochę ratuje tymi mamami i trochę się jeszcze śmieje i mówi, że będzie leżeć płasko, ale czy to jest potencjał do jakiejś rewolucyjnej siły? Pytam też ze względu na tę przeszłość Jimmy'ego i ze względu na tę rewolucję kulturalną i ze względu na tę czerwoną gwardię, którą pan wspominał, że mało wysyłał tych ludzi po to, żeby. Przeciąć to, co się działo. Czy może dojść do czegoś podobnego w dzisiejszych Chinach ze względu na niespełnione aspiracje? Znaczy tak, po pierwsze, wydaje mi się, że te memy Ji nie są przeciwko władzy i przeciwko partii. Nie odczytuję tego w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest po prostu manifestacja frustracji. Że ja jestem frajerem, uczyłem się w uczelni tyle lat, a teraz proszę, jestem tak jak idzi. po prostu mogę się tylko zapić w knajpie najtańszej. Moim zdaniem to jest taki przekaz. Czy on nie jest raczej przekazem politycznym, bardziej takiej frustracji społecznej. Teraz tak, protesty covidowe, one nie były duże w skali. Tam było po kilkaset osób, sądzę, że nie więcej w różnych miejscach. Natomiast one były bardzo ważne, dlatego że pokazały, że jednak inwigilacja, pranie mózgu. No nie działa do końca i może działać na poziomie politycznym, ale nie do końca będzie działać na poziomie społecznym. Czyli ta frustracja, która rzeczywiście w młodych ludziach jest, jest na pewno groźna dla partii i partia się tym niepokoi. No tutaj ja nie jestem, nie chcę nawet powiedzieć optymistą, ale wydaje mi się, że władza komunistycznej partii w Chinach jest tak wielka, głęboka i silna. Że trudno mi sobie wyobrazić coś, co by mogło jej zagrozić. Dlatego, że partia wykorzystała świetnie rozwój technologiczny. W Xinjiangu przetestowała bardzo wiele elementów bardzo skutecznej inwigilacji i kontroli społecznej. Jeszcze raz to przetestowała w covid Wie, co zrobić. Ja podam taki bardzo prosty przykład. W momencie, kiedy były protesty przeciwko niewypłacalnym bankom na prowincji chińskiej. Co zrobiono? To był jeszcze czas kodów covidowych, czyli każdy w komórce miał kod. Jeżeli ten kod był na żółto czy na czerwono, to nigdzie nie mógł wejść. Nie mógł wejść do autobusu, nie mógł wejść do sklepu. Generalnie taka osoba musiała się udać tam, gdzie kod jej mówił, czyli do najbliższego punktu medycznego, poddać się kwarantannie i po prostu koniec. I kiedy te osoby zaczęły protestować, pokazały im się kody tam, nie pamiętam czy czerwone, czy żółte, i tyle. Bardzo prosta rzecz. Człowiek nie może już tam stać na ulicy, bo natychmiast się musi zgłosić do kwarantanny, więc to są takie narzędzia, które moim zdaniem powodują, że protesty w większej skali są niemożliwe. Frustracja młodych ludzi rośnie i ona jest niebezpieczna dla partii i ona jest niebezpieczna społecznie, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby przerodziła się w jakiś większy ruch. Natomiast tak myślcie sobie o historii Chin i myślcie sobie o tych po prostu gigantycznych powstaniach chłopskich. I myślę sobie o tym, że różne dynastie upadały, mimo że były bardzo silne. Procesy historyczne są trudne do przewidzenia i może być tak rzeczywiście, że jakiś drobny kamyczek uruchomi lawinę, natomiast w tych Chinach, jakie znamy dzisiaj, bardzo, bardzo trudno sobie to wyobrazić. Zakończmy w takim razie na tym, będziemy się przyglądać co dalej będzie się dziać z młodymi ludźmi, Ja też przypomnę, że gdyby ktoś chciał w ogóle trochę więcej się dowiedzieć o tej części świata i zresztą nie tylko tej części świata, jest podcast prowadzony przez właśnie uczelnię SWPS Strefa Kultur do znalezienia we wszystkich aplikacjach. Prowadzi Pan tam kilka odcinków, tak można powiedzieć. Także też bardzo polecam skoro Dziękuję bardzo. Dziś dziękuję za reklamę. To strefę kultur też polecam. I przypomnę, że dziś moim gościem był profesor Marcin sinolog, kierownik zakładu studiów azjatyckich właśnie na Uniwersytecie SWPS. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamany przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce dział zagraniczny. Do usłyszenia!